Teraz o bardzo smutnej rocznicy. 20 lutego 1993 roku w Orłowcu, niedaleko Kłodzka, kibice gromadzili się przy trasie odcinka specjalnego rajdu dolnośląskiego. Za chwilę mieli zobaczyć jadącego po kolejne zwycięstwo mistrza Polski Mariana Bublewicza. Nikt wtedy nie przypuszczał, że będą świadkami tragedii. Samochód Bublewicza z ogromną siłą uderzył w drzewo. Mimo wysiłków lekarzy, sportowca nie udało się uratować. Dzień dobry Państwu. Dla Lata Zdrowie mówi Marian Bublewicz z miejscowości Porto Caras. Rajd Halkidiki jest za parę dni. Trenujemy, sprawdzamy każdy odcinek kilometr po kilometrze. Pozdrawiamy Was, trzymajcie za nas kciuki. Tak, w 1989 roku słuchaczy Jedynki pozdrawiał Marian Bublewicz, wicemistrz Europy, sześciokrotny mistrz Polski, w tamtym czasie gwiazda polskiego sportu rajdowego. To pasmo sukcesów przerwał mu w 1993 roku zimowy rajd dolnośląski. Rajd, z którego Marian już nie wrócił. Od tej tragedii mija dziś 13 lat, a jednak trudno zapomnieć. Nadal wspominam go bardzo, bardzo ciepło i to pewnie nigdy nie ulegnie zmianie. Beata Bublewicz, córka sportowca. To bardzo trudne, ja bardzo ciężko przeszłam. Skończyłam 18 lat dzień po pogrzebie taty, także to był dopiero początek mojego dorosłego życia. Bardzo smutny początek. Teraz czuję się bardziej doświadczona, wiele spraw zrozumiałam, ale moja miłość do taty i przywiązanie do niego będzie wieczne. Marian jest ciągle. Krzysztof Hołowczyc, mistrz Europy w rajdach samochodowych, jeden z najlepszych polskich kierowców rajdowych. Dla mnie, jako człowieka, który w zasadzie pokochał sport dzięki Marianowi, ja jako młody chłopak przyjeżdżałem jeszcze na motorze do serwisu, miałem okazję oglądać pracę jego mechaników, przygotowanie samochodu i przede wszystkim tą ogromną pasję i tą radość. Każda rzecz, która pchała do przodu ten samochód Mariana, była dla niego ważna, każdą rzecz cenił. Miał taką fantastyczną energię. To był taki człowiek, który pierwszy przełamał stereotypy, że polski kierowca rajdowy to niewiele może zrobić, niewiele może osiągnąć. Ja przyznam się szczerze, że też w jakiś sposób tą energię mam w sobie, to czuję. To jest właśnie ta część Mariana, która pozostała. Dla mnie to będzie na zawsze w moim sercu. To jest wspaniałe, że można tak żyć i tak kochać swoich bliskich, że mimo tego, że już się z nimi nie jest, to ta miłość z nimi zostaje. I to jest chyba najwspanialsze i takie najbardziej pocieszające. Ja w każdej trudnej chwili swojego życia zawsze czułam się tak, jakbym była blisko mojego taty. To chyba wynika stąd, że wtedy człowiek podświadomie ucieka myślami do tego, co bezpieczne, do kogoś, z kim się najlepiej w życiu kiedyś czuł, w dzieciństwie. I ja tak też robię i zawsze przynosi mi to wielkie ukojenie, że wiem, że miałam to szczęście przez 18 lat mieć wspaniałego, kochanego ojca, absolutnie wyjątkowego człowieka, o którym tak wielu ludzi nadal pamięta. To jest wspaniałe, bardzo wzruszające. Dzisiaj Marian zapewne nie jeździł już by w rajdach. Grzegorz Gac, były pilot Mariana Bublewicza, obecnie dyrektor Rajdu Polski. Natomiast no, można z ogromną dozą prawdopodobieństwa założyć, że prowadziłby pewnie najlepszą w kraju firmę przygotowującą samochody do rajdów. Szkoliłby także młode talenty, być może szukałby dla młodych kierowców sponsorów. Jestem przekonany, że no, rajdy w Polsce stałyby na wyższym poziomie i ten obraz wyglądałby zupełnie inaczej, wyglądałby dużo lepiej, gdyby Marian był dzisiaj z nami. Właśnie kiedy patrzę na mojego syna, jak się uśmiecha, w jaki sposób mówi albo żartuje na przykład, to wtedy stwierdzam, że ma tyle cech odziedziczonych po dziadku, jest do niego podobny nawet w sposobie uśmiechania się, że to jest dla mnie naprawdę wielkim wzruszeniem. Dziadek pewnie też by się cieszył. No, pewnie byłby absolutnie oszalały na jego punkcie, bo to wspaniałe dziecko, a tata bardzo kochał dzieci i jestem przekonana, że byłby z niego bardzo dumny. A jak syn ma na imię? Grzegorz Marian. Po dziadku? Tak, tata miał na imię Marian Grzegorz. A dziś przy drodze w Orłowcu stoi krzyż, palą się znicze. Jedyny znak tego, co wydarzyło się w tym miejscu przed 13 laty. Nazwisko Mariana Bublewicza nosi olsztyńska szkoła mistrzostwa sportowego.